Siema widzowie, z tej strony Sami, zaczynamy kolejny odcinek z GTA 5 Online i dzisiaj zagramy w nowy tryb, Dzień Sądu. Nadchodzi koniec, dobra, nie wiem, ktoś sobie nie chce spozuje przeczyta. Jeźdźcy, co to są? Ofiary. Dołącz do drużyny, gotowy do gry. Jeźdźcy, my teoretycznie zabijamy, ja? No to fajnie, w sensie, okej. Okay. Fajne stroje, to są skasne stroje. Jestem pewien. Dawaj, mogę to przeczytać jednak, co tam chodzi. Dzień sądu, no i co mamy? Po prostu jeździć, Halloweenowe tryby to są, no tak, z motocykle, co na nich jeździmy. To warto je sobie kupić, bo one są pewnie dodane znowu do Halloween. Wow, no takich rzeczy to nie macie normalnie, w standardzie, nie? Tylko na tym trybie. Mnie ciekawi, czy ten tryb będzie tylko na Halloween. Zajebisty ten motocykl. Mam go kupiony oczywiście. Aha, i mamy tylko... mega słabe bronie. Znajdź ofiary na obszarze. 4 minuty. Okej. Okay. No tak. Dla mnie... to ktoś na pewno pojechał w prawo. O, właśnie. No i nara. Naprawdę tak łatwo było go zabić jakieś fartę. Muszę zobaczyć się nagrane, nie? Bo ta broń jest do kitu, że go zabiły na strzała, to jest niesamowite. O, tam ktoś był na mapie chyba. Gdzieś. O! Ktoś tu śmiga. Kolejny. Nie no, to jest jakieś OP. Jeszcze jeden, co jest? O co chodzi? Oni muszą gdzieś dobiec? Podoba mi się ten tryb, bo lubię, bo było coś takiego w GTA, nie w Halloweenowej wersji, tylko były już takie tryby, że kurierzy, nie? Że się jeździ i poluje na kogoś. Fajne to są tryby. Ewakuacja to była, że tam jedna drużyna musi ich ewakuować, nie? Tutaj nie ma ewakuacji, tylko trzeba ich po prostu zetrzeć na proch, nie? Wow. Kozak. Siema. Z rampa. Wybuchy. Także fajna przeróbka. Tryb teoretycznie, który już był. Ale mega fajna przeróbka. Fajnie, że mam tę broń. Ta broń szczerze... no nie oszukujmy się, jej nigdy GTA nie używa, nie? Dobra, bo my go nie znajdziemy, nie? A ja chyba wiem, gdzie on będzie. Albo tu. Albo on będzie siedział pod tym czerwonym. Tutaj. Nie? Ja bym tu siedział. No i wtedy bym w sumie teraz zginął. I chyba przegramy to. Bo jeden... to jest jednak chowany mimo wszystko. Ja przegadałem 3 minuty jeżdżenia. Nie mogę znaleźć typa. No bo nas jest tylko dwóch, nie? Jakieś strzały słyszę. Widzisz go? Żukujesz, nie? No nie, on ten gość coś w ogóle... A nie, dobra, znalazł go, ja myślałem, że on troluje, nie? Czy coś, ale zajebiście. Ej, ty, mi się wydaje, że tuningi tych motocykli chyba nie ma takich tuningów. Może są w sumie, te motocykle mają bardzo fajne tuningi, więc polecam sobie kupić, o ile są, nie? Ale mega fajnie trybik, teraz z tego, co mi się wydaje, my się chowamy, nie? Gdzie się... może nie, bo to jest 2 na 4. Więc nierówny podział. Ale kozacki trybik. Ja nawet nie ogarnąłem, że Halloween jest, nie? W sensie się zbliżasz coś. Nawet nie wiem, kiedy jest, tak szczerze. Nie obchodzi mnie to za bardzo. Dobra, my się chowamy. Co mam za broń? Likwidując jeźdźców, przetrwaj do świtu, chowając się lub likwidując jeźdźców. Zabicie jeźdźców z krzesi wyminą. Okej, okay. Okej. Okay. Jest dobrze. To jest SMG do zabrania niby. To już lepiej niż z tym biegać. Mało ammo, okej. Okay. O. No nie, to było głupota w ogóle, nie? No dobra, motocykliści mają dużo łatwiej, ale... chciałem go jakoś... nie wiem, jak to jest z życiem jego, nie? Bo on mnie ma na strzała jednego. Po długim przeładowaniu też. Ale... no właśnie, chciałem być tutaj, nie?
co ja zmieniam na Q? Znaczy na E, dobra. Fajny trybik, naprawdę. To jest karabin obok. Szczerze, według mnie jakby się we czterech zabrać, nie? Chowający się. We czterech i ale są blisko. I jakby się we czterech zabrać i po prostu walczyć do końca, to myślę, że nie mieliby szans wygrać motocykliści. O, widzicie ile on headów przyjął? Za cztery heady, nie? Czyli motocykliści mają w ciele życia. Czyli to nie jest takie proste, nie? Czyli jednak się nie opłaca według mnie strzelać do motocyklistów. Zbyt... No nic tam to nie da po prostu, nie? Tutaj się da ustawić chyba od 1 do 4 rund. Drużyny, no... Takie jakie są. Trybik fajny. Razy dwa teraz jest, bo w ogóle, więc... Myślę, że się opłaca grać, bo coś nowego... no i pewnie... Albo to przerobią, albo usuną po Halloweenie, także warto sobie pograć, póki jest, znaleźć ekipę albo co. Ale te motocykle naprawdę są kozackie. Czekajcie. Nie da się pierwszej osoby włączyć z tego, co widzę. Ale zajebiście to wygląda, nie? Po prostu wow. Ja sobie dam do maksa oddalę. Nice motocykl, naprawdę. Dobra, ja sobie pojedę od prawej. Brzegiem. Aj, jestem durny. F, aby odrodzić się w pobliżu, to dawaj. I co? Aha. No w sumie przynajmniej motocykl postawił. Dobra. Bo chciałem sprawdzić, czy da się wysiadać, bo byłem pewien, że się nie da, nie? Ale da się. No już jest chwilę widziałem na mapę i tam chyba jest gość. Nie, to jest ten ogień. Zawsze myślę, że ten ogień to jest przeciwnik. Nie da się wchodzić ze sklepu, by się otworzył. Krawężnik. Ona pierdzielają pierun, nie? Kurde, zajebisty. Trochę mam ostatnio. Kurde, w ogóle często mam w sumie coś z gardłem, nie wiem. No za to subik, nie? O, tam ktoś strzał od nas. Ej, ja nie mam tak dużo życia, widzę. Dużo mi zdjął. Podpaliłem gościa. Czy go zabijam? Nie. Ja nie mam tak dużo życia z tego co widzę, nie? Dobra, zginął. Jeszcze tamten. No i... Dajcie czwartego. Trzech załatwiłem. Nie no, za to subiką łapka w górę, nie? Udostępniajcie, róbcie wszystko co się da. A, mi opona poszła. Jak ja się odrodzę, teraz bym się odrodził. Czy mi ta motocykl... Aha, czyli mnie nie od razu, tylko motocykl. Ej, to jest fajne. Bo mi zostawia taki poziom życia... A nie, odnowiłem się życie. Tak, nie wiem. No, gdzieś ostatni jest. Specjalnie jadę bez silnika, to... Dobra, muszę użyć. Żeby mnie nie słyszał, ale dobra. Jakieś strzały. Chciał chyba odrodzić swoich, zabijając teammate'ami. Ej, to ja mam wrażenie, to jest coś takiego, że dobiera wam na... W sensie z drużynami, nie? To jest chyba tak, że dobiera wam na początku meczu drużynę, waszą parę. Ej, Ejsika walnąłem. Wszystkich czterech, wszyscy czterech mali. Es, łatwo. Mi się wydaje, że jest tak, że dostajecie swoją parę i to jest tak, że... 8 graczy, no nie, tryb dla 6 graczy. Każdy, i to jest na 3 drużyny, nie? Niby jest drużyna dwu- i czteroosobowa, ale to jest tak, że są trzy inne, że te pary ciągle zamienia, wiecie, wymienia moją parę z moim ziomkiem kontra parę z przeciwnikiem, nie? Wiecie, że zamiana parami po prostu, nie? Tak to chyba wygląda. Tak, żeby każdy był po tyle samo razy jeźdźcami i tak dalej. Dobra, super pistolecik mam. Prrr, gdzie tu się schować? Dobra. Chyba więcej zrobię. Ja chciałbym broń. A nie ma broń. Ma kamizelkę.
fajnie. Jeżeli coś w ogóle da, to fajnie. Chciałem się tam schować w wodzie, bo tam pewnie będzie. Tam pewnie będą wszyscy gracze obstają na tym trybie się chować. Więc fajnie jakby Rockstar uciął tam kawałek wody na mapie, jak widzicie, nie? Bo ludzie tam pewnie będą chodzić, nie? I to jest słabe. Ja tam teraz nie idę. Chcę jednak coś. A da się tu wejść? Może lepiej nie. Fajne skiny są. Podoba mi się ten skin. O! Ty! Pierwszy jeździec zabity. Goście zabił pierwszego jeździca w grze. What the fuck? Hardkorowo. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie grali. SMG? Nie no, nie lubię SMG. Wkurzyło mnie wtedy. Taka drużyna powstaje z martwych. Okej. Czyli radzą sobie genialnie, widzę. Moja drużyna. Co jest? What the fuck? On trzyma mu tylko, kurde. A fajny shotgun też. Padaj tam. Dobra, nice. Ej, mówię, że jak się we czwórkę zbierzesz, nie? To jest jednak w kupie siła, nie? Bo mam ammo nagle. Dobra, łatwo. Nie, spalę się. Może nie? Dobra, ej, kurde, HP nie mam. Nie no, ale fajne to było. Kurde, jaka fajna strzelania. Zabiłem go na pewno, mam asystę już. Więc czy nie wskrzesi, czy jego? W sumie to nie wiem. Może nikogo. Nie wiem. No nie wskrzesiło mnie. Chyba jeszcze nie poradzimy we dwóch, nie? Ale jest minuta już tylko. Dawać. Dawać. Dobrze jest. Daj mi normalną kamerę. To jest bez sensu. Zrespiło mnie chyba. Zabili kogoś. Ta! Czemu ja tego nie ma? Tu to jest. Tu też fajna kampa. Domeczek. Idę do strzelaniny, bo tam moi chłopaki są. Moje śmieńce zostało. Więc chyba raczej to wygraliśmy. Zajebiście, nie? Może po nim nie słychać, ale mega się cieszę, że... Fajna akcja jest naprawdę. Ten tam se stoi wywalony. Dobra, wybuchnij to. Nie wiem. Ten pistolecik teraz się szans nie ma coś zrobić w ogóle. No i GG. No. 1 na 4. Nie, 0 na 4. Przegraliśmy. Ja tutaj grałem teraz dla fanu, a nie dla zwycięstwa. Chociaż fajnie było wygrać. Ale dobra. W każdym razie ile ja mam rund? O, nie zobaczę teraz. Przeklikałem. Wiem, że grałem jako jeździec dwa razy. Ciekawe, czy mi teraz znowu da jeźdźcem. To jest tak, że grałem jeźdźca, potem się broniłem, potem znowu jeździec. Teraz znowu się broniłem, teraz znowu jeździec. Co drugą daje mi do jeźdźca. Nie wiem, czy to jest mój teammate. Nie sprawdzałem, nie patrzyłem na to, nie? Nie zwracałem uwagi. Ten branko to jest mi. Zobaczę co na montażu wideo, znaczy montażu. No raczej mam nadzieję, że nie. Nie będę musiał tego montować. Zobaczę sobie na filmie po prostu. Nie ma tego rzucone. Na kapsloku macie noktowizor. Ale tu jest ogień, żeby było trudno. Podoba mi się to. Aha, i to jest, widzę, się ładuje, odnawianie. Okej, okay. Bardzo fajna rzecz. Na ostatniego ziomka to jest przydatne. Leżeć. No nie mogę. Mogę wysiąść. To teraz jest na dachu. Dobra, nieważne. No nie, no zaraz nie zjedzie ten gość. Leżę to.
Leżeć. Dobra. Nie ma tak. Ze mną się nie zadziera. Jeż, wjechałem w nich jak dzik w maliny. Ostatnio, przez ostatnie odcinki widzę, że lubię dziki. Nie wiem. No i jak to są levele w ogóle? No ja się nie dziwię, 40, 39, no, 70. Się nie dziwię, że tak łatwo idzie. Jako jeździec. Ale też fajnie idzie się bronić. No, to jest to, że... Kurde, ciekawe... Czekajcie, 4 rund, no to ja mam 2 wygrane jako... 3 wygrane jako jeździec. No to wygramy teraz broniąc się i... I wygraliśmy trybik. Teraz zobaczymy, czy się opłaca. Hajsowo. Znaczy nawet jeżeli nie hajsowo, opłaca się według mnie hajsowo, no. To jest jeszcze raz i dwa przecież. Mam 39 tysięcy przy sobie. To opłacało się to wpłacić, żeby nie tracić hajsu, ale... Ale ja tego nie potrzebuję. Mam pieniędzy. Nie potrzebuję więcej. Przynajmniej w GTA chciałbym tak w realu. Shotgun fajny. To jest fajny shotgun. Naprawdę. Dawać mi jeźdźców. O. Dobra matka, no. Na jeźdźców. Ojojojojojojoj. Skacz, skacz, skacz. On mnie nie widział. Nie użyła tego chyba z roku jeźdźców, też nie ogarnia, że też. Może. O nie. O nie. No pakuję ci w łeb, nie? Jesteśmy we dwójkę, ale kogoś chyba powinienem wskrzesić zaraz. No właśnie. Zajebiście, wskrzesiłem. Ammo 5 tylko. O, wszyscy żyją. Zajebiście, to coś leży. Ammo, no i nice. O nie. Jedź stąd. Co on robi? Nie wiem, czy on... Nie ogarnia? Co się dzieje? Kto był? JR. JKR. On jest sam nagle. Tamtemu chyba powaliło neta czy coś. Jaki on ma level? 69. Dobra, on nie ogarnia. Szkoda. No... Trespassing? Co to znaczy? Nie znam się. Nie no, solo to on będzie już teraz nie do ugrania. Ej, to koniec, można już się powoli żegnać ze ścineczkiem, bo myślę, że to jest za długa gra, żeby... O, palę się. Ale żyje. Że to jest za długa gra, żeby jeszcze... Da się wsiąść, żeby kolejnego grać. Jest sens w ogóle mieć nóż w tej grze. Chce się on coś wida? O, jem. Nie wiem, po co my tu mamy noże w sumie. Ale byłem na hita i tak, nie wiadomo z czego. O, i tak ma tego shotguna, który i tak bije na hita. Ej, bo on to chyba wygra. Nie, no dawaj. Ziomek. 2-1. Levelami wygrywacie z tym typem, no. Więc mi nie mów, że... Daś jakąś lepszą kamerę. O, no da się te sprawdzać. Rundy 2-2-3-0-3-0. No to jest teamową ływą. Dwie osoby mają po dwie rundy. Ten tutaj co gra teraz solo z tym co wyszedł. On jest na szaro to wyszedł. Ja mam 3 rundy wraz z moim teammate'em Branko. No i jest po 0 rund u tych dwóch, nie? To jest chyba właśnie tak zrobione. I teraz ci co są w moim teamie, ci co mają obaj po 0 rund, to według mnie bardzo dobrze. O, wygraliśmy. Bo właśnie... Oni mieli po 0 rundek. Aha, czemu ja nie mogę biegać? Coś nie, może się coś zbugowało. Wygraliśmy czy jak? Ja się nie mogę ruszyć, nie? Przepraszam. Bo jestem ostatnią żywą osobą, prawie. Nie mogę się ruszyć. Jakby... Dobra, on tam go zabił, ktoś inny się drespi, super, tylko że ja nie mam... Jakbym nie żył, nie? Nie wiem, jak, nawet jakiś timer. Serio? W pierwszym meczu, w pierwszym odcinku z tego jakiś błąd? Może dlatego się bawiłem filtrami. Kurde, no. On go zabił, a ja sobie stoję, nie? Może jak mnie kopnie, to się ruszę. A, chyba wygraliśmy. Zajebiście. Łatwo, no. Dla mnie tak, no. Jesteś tacy przeciwnicy nie robią. 82 tysiące, zajebiście się robi, zajebiście fajny tryb. Fajnie by było, jakby zostawili to ten tryb poza Halloween, jakby nie,
Jakby. O, każdemu, kto nie zostawi suba, to taki znak, który pokazuje na postacie, tak. Chwalić was. Dobra, w każdym razie. Fajnie, jakby zostawili ten tryb dla. No, po Halloween, jakby, żeby był w dzień, żeby był bez tego noktowizora i na normalnych motocyklach, nie? A w Halloween to by ten tryb przerabiali z powrotem na Halloweenowe, nie? To by było zajebiste, jakby tak zrobili, nie? W każdym razie, dobra, mam nadzieję, że wam się tryb podobał, odcinek podobał, mam nadzieję, że subskrybujecie i trzymajcie się, cześć, do następnego, pa, pa!